Dzień dobry, Iwonko, dzień dobry, Walinko. Dzień dobry. Jakbyś była uprzejma, Iwonko, podać nam swój punkt. Tak, zacznę od intensywnych snów. Miałam bardzo intensywne sny w dzieciństwie, lunatykowanie. Teraz trochę to się uspokoiło, chociaż też wraca momentami. Ostatnio miałam sen częsty o bransoletce, którą noszę na ręku i nie mogę jej zdjąć, bo umrzemy, w sensie ja i moje dzieci. I tak budzę się i mi się wydaje, że jakby muszę ją mieć, bo jej nie mam i coś się stanie. Z takich, powiedzmy, psychologicznych rzeczy to brak konsekwencji w działaniu. Nie czuję, że ja kontroluję to, co robię. Dużo rzeczy chciałabym robić, podejmuję decyzje, a później jakby nie mogę wytrwać w tym, co robię. Z takich medycznych, powiedzmy, czy zdrowotnych, to problemy z jelitami, z krwią, w sensie anemia, mimo że właśnie zdrowo się odżywiam, dbam o to, co jem i tak staram się, żeby to wszystko dobrze wyglądało, a to jakby tak nie ma efektu żadnego. I chyba tyle, chyba że o czymś zapomniałam. Tak, brak energii, siły do działania, problemy z I bóle jelitami, pleców a jeszcze. i bóle pleców, I tak. tablu, tak, jakbym mnie nosiła tu jakiś ciężar taki, którego się nie mogę pozbyć, to takie bóle naprawdę całodzienne często. Wszystko? Tak. Tutaj jeszcze mam tylko to, że nie możesz przytyć. A tak, no to się wiąże też, myślę, z tymi jelitami, nie wiem, ale Dobra. właśnie. Gotowe, drogie panie? W takim razie, Iwonko, poproszę ciebie też, żebyś się położyła wygodnie, zamknęła sobie oczka. Jakbyś mogła mi troszeczkę tylko obniżyć kamerkę, żebym widziała cię lepiej. O, Tak, super. działa. Tak. I swobodnie sobie oddychaj, zrelaksuj się. Jak będziesz wizualizować, to nam powiesz, jak nie, to po prostu od czasu do czasu cię zapytam, czy coś Proszę. czujesz, czy to z tobą rezonuje i tak dalej. Więc rozluźnij się i uczestnicz tak odczuciami w swojej sesji. Proszę. Dobra, to możesz sobie zamknąć oczka w takim razie. Ewelinko, powiedz mi, czy chciałabyś krótką indukcję, czy jesteś połączona z naszą Iwonką? Chciałabym indukcję. Dobrze, w takim razie rozluźnij swoje ciało. Iwonko, możesz z tego też skorzystać, jak masz ochotę, z tej indukcji. Rozluźnij swoje ciało, weź sobie parę głębokich oddechów, z oddechami wypuść wszystkie napięcia i wszystkie myśli. I policz od 5 do 1. Dźwięki tych cyfr będą cię relaksować. 1 do 3. Kiedy powiem 3, staniesz przed ciałem subtelnym naszej Iwonki. 1, 2, 3. Widzę ją. Powiedz mi, co widzisz. Teraz patrzę w oczy Iwonki, ale pierwsze, co zobaczyłam, to był nurt rzeki. Szybko płynący, a na tym nurcie dosłownie, i on jest tu przede mną.
A na tym nurcie, jakby z tego nurtu też, wyrasta iwonka, która jest skanalizowana pionowo, a tutaj stąd wyrastają jakby takie konary, kanały poboczne i pojawia się taka informacja, że ona wyskakuje tymi kanałami i opuszcza swoje ciało. I dokąd idzie, kiedy opuszcza swoje ciało? W jakąś przestrzeń, która jest jak chmura. Coś, co jest jakby zapomnieniem takim. Jak często opuszcza swoje ciało? W każdej trudnej sytuacji. Czasami to jest, może być co 5-6 minut, chociaż na chwilę musi opuścić, musi na chwileczkę tam się A znaleźć. co znaczy trudna sytuacja dla niej? Czasami stresujący jest kontakt z kimś. I wtedy ucieka tymi kanałami. Tak, to co dla nas trudne, niekoniecznie dla niej może być trudne, natomiast drobne sytuacje tworzą napięcie w jej ciele i aby się zrelaksować, musi wyskoczyć na chwilę, bo tak jakby to napięcie miało ją dosłownie zabić aż. To teraz zobacz to miejsce, do którego ucieka i powiedz mi, jaką wibrację tam czujesz. Taka dziwna jest ta wibracja, bo to wygląda jak chmura biała. I to jest takie ukojenie, to mi się kojarzy z jakąś taką kreacją chrześcijańską, takie niebo Boga, coś takiego, A takie. powiedz mi, czy każda z tych Aha. odnóży, z tych konarów prowadzi w to samo miejsce? Tak. To dlaczego tych kanałów jest tak dużo? Dlaczego nie stworzyła jednego kanału, tylko ma ich kilka? Kilka z niej wychodzi. Pojawia się informacja, że to tworzy różnorodność, przestrzeń w jej umyśle, że ma dużo możliwości, coś takiego. Że ma dużo możliwości, tylko trafia w jedno miejsce. Tak. Zaraz to sobie zbadamy. Ok, a czym jest ten nurt? Tam czuję jakąś obcą istotę w tym nurcie. A to tworzy takie wrażenie pod jej stopami, że życie jej ucieka, że szybko płynie, że musi nadążyć, że musi się dostosować też, że życie, czas na ziemi płynie. To Dobrze. jest też taka że upływ czasu, zbliżająca się starość, jakiś zegar biologiczny, tam jest bardzo dużo informacji, które tak jakby ją poganiają ciągle. I denerwują, nerwowość taką wprowadzają. Dobrze. Ty nie musisz nawet dotykać tego nurtu, ale stań przed naszą Iwonką i rozpoznaj ją. To jest ona? Tak. A ona nas widzi, rozpoznaje? Tak jakby część jej tak, ale gdzieś tutaj po prawej stronie jest ta część, a pozostała część jest jakby uśpiona. Tak to ja Uśpiona. widzę. A która część ucieka tymi kanałami? Ta, która rozpoznaje, nie Jest. może wytrzymać tej sytuacji. Okej, dobrze. W takim razie chciałabym porozmawiać z tą najbardziej świadomą częścią naszej Iwonki. Zostawisz mnie z nią? Tak. To już. Cześć, Iwonko. Poznaję ciebie. Poznajesz mnie, pamiętasz? Próbowałyśmy pracować bezpośrednio z Tak. tobą. Dlaczego nie mogłaś wejść w hipnozę? Czułam, jak ciągle coś we mnie płynie, a to płynęła ta rzeka na dole. A te kanały we mnie też mają taką energię przelotową. Wystarczy się tam znaleźć i cię wypluwa. Pff. Więc to cię Nie. wypluwa. Nie wychodzisz ze swojej woli, tak? Tak, tam jest taki prąd, taka siła, która wypluwa. Więc w trudnych sytuacjach wypluwa cię do tej innej przestrzeni, tak? Tak, tam jest błogość, odpoczynek. Tam jest błogość i odpoczynek. A tu, gdzie Nie ma jesteś, co tam jest? nic. Ciągle zmieniające się te sytuacje. Nie jestem kompatybilna z tym światem w ogóle.
z którym światem nie jesteś kompatybilny. Którym przyszło mi żyć. Masz na myśli gęstość fizyczną? Gęstość może mi tak bardzo nie przeszkadza, ale prędkość czasu, zmieniających się wydarzeń. Ludzie tak głośno czasami mówią, nie rozumiem ich. I kto nakręca ten czas? Kto nadaje prędkość twojemu czasowi? To coś, co jest w tej rzece. Powiedz, żeby to coś wyszło i stanęło przed tobą. Już. Co to jest? To jest takie coś dziwnego, rozlazłego, wielkiego. Każ mu przyjąć swoją oryginalną formę. Wygląda jak robak. Co przypomina? Chrabąszcza. Chrabąszcza, okej. Powiedz mi, zgadzasz się, żebyśmy przeprowadziły tę sesję na tobie i dla ciebie? Tak. Bardzo dobrze, bo potrzebowałam tego pełnomocnictwa. Powiedz mi teraz, jak jest podpięty z tobą ten chrabąszcz? Wydaje mi się, że teraz jak ruszę tymi tutaj odnóżkami i łapami, to tu mnie czuję jako od nogi. Zobaczmy. Czyli stoi przed tobą, a ty w gardle czujesz jego odnóża. Tak, bo on tu rusza, takie wąsy ma rusza i tymi przednimi nóżkami, a ja tu czuję. To zobacz, co tam masz w swojej szyi. Co tam masz? Wygląda to jakby takie dziwne. Dziwne takie kanaliki, rurki takie. Jakbym była tak poprzebijana. I do czego służą te kanaliki? To on tam wkłada te odnóża i tak rusza. Powiedz mu, że ma wszystko wyciągnąć z ciebie natychmiast i stanąć 3-4 metry przed tobą. Już. Tutaj miałam też takie jakby żebra, on to wyciągnął też. I do czego służyły te żebra? Też wkładał te łapska swoje. Po co? Co z tobą też robił? Rusza. Powodował, że się niekomfortowo czułam w swoim ciele. Po co produkował ten dyskomfort? Żebym dała się wypluwać ciągle. A po co miałaś się dawać wypluwać? Co on z tego miał, że ty się dawałaś wypluwać? Zobacz siebie na ekranie. Stwórz sobie ekran i zobacz siebie w takim momencie, w którym jesteś wypluwana. Co się dzieje? Do czego to służy? On może rozgościć się bardziej w moim ciele. I co wtedy robi? Widzę, jak te nogi jego paraliżują moją głowę i tak zginają ją. I po co to robi? Co z tego ma, że tak cię paraliżuje? Ja wtedy, czując ten paraliż, czuję lęk na dole w brzuchu, że nie panuje nad swoim ciałem. Nad niczym nie panuje. Okej, więc produkujesz ten lęk, że nad niczym nie panujesz. I co się dzieje z tym lękiem? Ty mi się płakać wtedy? No, wyrzucam je z powrotem. Chcesz mi powiedzieć, że w tej przestrzeni, tej błogości chce ci się płakać? Nie, to tak jakby mój brzuszek chciał płakać. I wtedy ta moja część wraca do tego kanału i czuję się źle, czuję się jeszcze gorzej niż wcześniej. Czyli jak wracasz do siebie, to czujesz się jeszcze gorzej. Tak. Okej, jak często to robi? Bardzo często. Co 30 minut czasami. Powiedz mi, dokąd płynie ta energia z tego lęku, który produkujesz, że nad niczym nie panujesz?
Ona rozpływa się po moim ciele, jak wirus infekuje mnie. I co dalej? Kiedy już się zainfekuje, co się dalej dzieje? Nie chce mi się płakać i z tych łez one spadają te łzy do tej rzeki z powrotem i on się tym karmi właśnie. Okej, dobra. A teraz opowiedz mi o tych kanałach. Kanał jest centralnie u mnie. Od mojej waginy do mojej głowy. Ale ma takie różne ujścia, jak drzewo wygląda trochę. Jedno jest tu w jednym oku, drugie jest bardziej tutaj. Z uchem i wychodzi tu. To powoduje rozbieganie myśli. To powoduje. Jakbym nie mogła ogarnąć tego, co bym chciała. Więc to wpływa na twoją koncentrację? Tak. Na skupienie na celu? Tak. Czasami wydaje mi się, że ja niczego nie chcę. Nie mogę skupić się i po prostu dowiedzieć się, co bym chciała. Chciałabym, żebyś teraz dotknęła tych odnóży, tych kanałów, gdziekolwiek, czy w swoim ciele, czy poza nim. Powiedz mi, z czego są zbudowane? Co je konstruuje? Co to jest? Konstrukcja jest metalowa, a tu w środku jest jakieś takie światło, które ciągnie do góry ciągle. Zobacz to światło. Zobacz je, dotknij je i powiedz mi, co to jest to światło. To jest jakby droga, która prowadzi ku wolności. Taką informację niesie w sobie to światło? Tak. Dlatego cię tak wyrywa? Tak. Okej. Dobrze. Tu jest haczyk, dlatego cię wyrywa z ciebie samej. A czym jest ta woda, ten nurt? Dotknij tej wody. Pseudowody. To jest mój ból, żal. To jest twoje? Jakieś niezałatwione sprawy. Są rzeczy, które przeminęły. Nie mogę pogodzić się z tym. Okej. A powiedz mi, od jak dawna stoisz w tym nurcie? 6 żyć tam stoję. Kiedy weszłaś pierwszy raz do tego nurtu? Jakaś istota mnie trzyma za dwie ręce i wchodzimy razem do rzeki. Zobacz, spójrz w oczy tej istocie, powiedz mi, kto to jest. To jest ten chrabąszcz chyba. To jest ten sam? Tak. Ja nie widzę jego oczu, ale widzę jego ciało. Okej, to cofnijmy się w czasie. Zanim cię tam wprowadził, powiedz mi, co się zadziało, że cię tam wprowadził. Kim jesteś? Co się wydarzyło, że on cię tam wprowadza? Jestem małym dzieckiem, zaczynam raczkować. Jesteś dziewczynką czy chłopcem? Nie wiem. Dobrze, to nie ma żadnego znaczenia. Jesteś małym dzieckiem. I co się dzieje? Co się dzieje? Nie wiem, widzę wszędzie drewnianą podłogę, jakieś drewniane sprzęty, mebelki. Czyli jesteś w domu, tak? Raczkujesz w domu. Tak. To zobacz siebie teraz na planie subtelnym. Jak siebie widzisz energetycznie, jako ten bobas? Wygląda, jakbym miał jakiś kanał centralny też już. Już jest podpięcie, tak? Tak. To powiedz mi tylko, co się takiego wydarzyło? Dlaczego zostałaś wprowadzona do tego, do tej rzeki? Jesteś małym dzieckiem i co się dzieje? Ktoś mnie przekonał, że to uwarunkuje moje życie. Kto cię tak przekonuje? Do kogo należy ten głos? Moja mama mi to mówi, ale to tak jakby jak ten chrabąszcz mówił przez nią. Jest też podpięty pod twoją mamę? Tak. Dlatego Ona zaufałaś? Mówi to, co on chce. Dlatego zaufałaś temu? Tak.
I jak się zmienia Twoja egzystencja, kiedy wchodzisz w tę rzekę? Czuję się mocno połączony z mamą i ze środowiskiem, w którym jestem. Zostałem zanurzony w tę rzece. Czy w tej rzece stoją też inni ludzie? Tak, stoją niektóre osoby, ale nie wszystkie, które były tam zanurzane, tylko niektóre tam zostały. Takie, które miały takie kanały też. One tam zostały. Dobrze, to idziemy do teraźniejszości. Jesteś? Powiedz mi, Iwonko, ile dzisiaj osób stoi w tej samej rzece? W całej tej rzece jest 550 istot. Wszystkie mają takie same kanały. To teraz pójdziemy do źródełka tej rzeki. Idziemy tam. Już. Gdzie jesteś? Jestem na końcu rzeki i... I skąd ona wypływa? Z takiego portalu dziwnego, który wygląda jak jaskinia. Dobrze. My nie potrzebujemy przechodzić przez ten portal. Na trzy znajdziemy się od razu po drugiej stronie tego portalu. Gotowa? Tak. Przeskoczymy to. Raz, dwa i trzy. Co jest po drugiej stronie tego portalu? Jakieś dziwne istoty, które tak szybko chodzą. To zwolnij. Zwolnij kadry. Kto to jest? Pojawia się, że to są twórcy czasu, twórcy egzystencji. Póki co twojej i twojego poczucia czasu. Kto to jest? Nie. Rozpoznaj. To nie są żadni bogowie. To są jakieś istoty. Rozpoznaj ich DNA. Co to za istoty? To są ludzie? To są, mają dwie nogi, ale to są gady. Gady, okej. Miałyśmy pójść do źródła tej rzeki. Zobacz, skąd ona wypływa. Jest taki portal dziwny i z tego portalu wypływa. A po drugiej stronie tego portalu co jest? Te byty i co? Skąd się bierze ta rzeka? To jest taka baza, laboratorium. A ten portal jest jakby skonstruowany z wierzeń tam tych wszystkich ludzi, moich też. Czyli na przykład jest skonstruowany z wierzenia, twojego wierzenia, że wszystko ci przepływa, jakby czas przepływał ci przez palce, wszystko biegnie, że nad niczym nie panujesz? Też, To tak. też stanowi nurt tej rzeki? Tak. Dobra. A czy oprócz tego wierzenia innych ludzi, którzy w niej stoją, też oddziałują na ciebie? Nie, ale wszyscy zasilamy jakby swoim bólem i łzami jeszcze bardziej to wszystko i jeszcze bardziej chcemy być wypluwani do w chmurki. Dobra. Zostaw mnie z Eweliną. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się. Jesteś tam, w środku? W bazie? Chcę, żebyś to obejrzała. Z góry, z boku, z dołu. Skąd chcesz? Co to jest? To jest statek. Po prostu. To jest statek. Okej. Do kogo należy? Kto nim zarządza? Reptil. Wie, że tam jesteście? Tak, widzi. Mnie widzi. Bardzo dobrze. Ma wiedzieć, że tam jesteście. Ma wiedzieć, że Iwona wyszła z rzeki, że jest w środku. Ona się bardzo boi. Czego? Bo ona czuje, że nie jest cała. To tak jakby ze mną jest ta część mała, a to, co wszystko jest tam uśpione, zostało tam. I dlatego on się w ogóle nią nie przejmuje, tylko mnie widzi. Coś takiego jest. Zmroziłyśmy całą tamtą część. Niech się nie martwi, nic jej się nie dzieje.
Nic się nie dzieje. Ten robak nie ma do niej dostępu. Jest już spokojniejsza. Okej. Uświadomił sobie, że jest wolna istota, nawet jeśli niepełna, która sobie po prostu przyszła na spacer obejrzeć i że nie może jej powstrzymać? Uświadomił sobie i mówi do mnie coś takiego, że dobra, okej, tylko żebyście innych zostawili w spokoju. Iwona zrobi to, co będzie chciała. Nie on dyktuje warunki. Chcę, żebyśmy poszły do najważniejszego miejsca w tej przestrzeni. Najważniejszego dla Iwonki. Rozpoznaje to miejsce. Rozpoznaję jako ujście tego od portalu. Była tam kiedykolwiek? Tak, została jakby wypluta tam. Do tej Stamtąd. rzeki. Tak. Co oznaczało to wyplucie? Narodzenie. Narodzenie, czyli kilkakrotnie została wypluta? Tak. Niech nas zaprowadzi do miejsca w tej przestrzeni, gdzie decydowano o jej inkarnacji. Zwłaszcza tej, jako Iwona. Gdzie to się odbywa i co się dzieje? Jesteśmy tuż nad atmosferą Ziemi i ona się składa na te warunki, na na jakie? przejście. Że zostanie wypluta przez ten portal w nurcie rzeki. I to jest jedyny warunek? Nie, to nie jest jedyny warunek. Jakie jeszcze warunki są tej inkarnacji? Pojawia się coś takiego, że będzie mogła kontaktować się i wchodzić w relacje z ludźmi, którzy są w tej rzece i to jest ściśle związane z jakimś wierzeniem cały czas. Jakim To wierzeniem? Wierzenie. Religia, wierzenie. Kontaktuje się tylko z tymi, którzy byli zanurzeni w rzece. Coś takiego. I oni wszyscy jakby zahipnotyzowani byli i są jakby uśpieni. Brzmi trochę jak chrzest. Też mi się tak kojarzy. Tak stoją uśpieni. Czasami pozwalają się wypluć coś, co można właśnie określić jako ukojenie chwilowe. Chciałabym, żebyś mi powiedziała, czy w momencie przed inkarnacją, zanim przejdzie przez ten portal, zanim trafi do rzeki, jej esencja jest cała? Nie jest podzielona na część uśpioną i na część aktywną? Jest cała, ale pojawia mi się jako esencja taka pierwotna. Taka kuleczka energii. Dobrze, nie ma znaczenia, czy ma formę, czy nie. To zależy od jej woli, od jej świadomości, od paru czynników. Ale cała energia jest aktywna? Tak, ale jest aktywna, ale pojawia się fascynacja całym tym procesem. Procesem inkarnowania? Tak. Okej, okay. A kiedy zostanie uśpiona jakaś część jej energii, jej esencji? W momencie, kiedy napotka na miejsce, gdzie ma stanąć. I co to za miejsce? Dlaczego akurat stoi tam, w nurcie tej rzeki, a nie gdzieś indziej? Bo to jest jakby nurt czasu. To jest to miejsce na linii czasowej, kiedy ona jest chrzczona, ma stanąć i teraz jest, ma żyć na warunkach określonych z góry. Ile czasu ziemskiego mija od jej narodzin, kiedy jakaś część jej energii zostanie uśpiona? To jest stopniowy proces niejako. Okay. Ona jest usypiana coraz bardziej, cyklicznie i im więcej razy opuszcza swoje ciało, to ta pozostała część jakby zostaje hibernowana. I ile procent jej esencji jest uśpionej? W tej chwili? 91. 91%. Do czego to służy, to uśpienie?
Oni nie chcą jej całkowicie uśpić. To wygląda Wiem. tak, jakby ona miała cierpieć cały czas z tego uśpienia. A, czyli nie mieć dostępu do całego swojego potencjału. Bo co by się stało, gdyby miała 100% swojego potencjału energetycznego? Po prostu by wyszła z tej rzeki i jeszcze by dała znać innym. Jasne, żeby wyszła. A będąc w tej rzece, co dla nich produkuje? Utratę samej siebie. To jest takie delikatne, subtelne, ale bardzo takie głębokie uczucie, że tracisz samą siebie. Tracisz swoje życie, twoje ciało. I Przestajesz dokąd? czuć swoje ciało. Okej. I produkuje więc taką częstotliwość, taką energię. Tracę samą siebie. Do czego wykorzystywana jest ta częstotliwość przez nich? Teraz, kiedy jest w tej bazie, wie wszystko. Oni tworzą kapsuły, w których zamykana jest po śmierci, z tej energii przede wszystkim. I do czego służą te kapsuły stworzone z energii utrata samej siebie? Żeby ją tam zamknąć po śmierci i przenieść to uczucie do następnego życia, żeby nie przebudziła się w trakcie. Utrata samej siebie. Okej. Dobra. A teraz, kiedy jest w tej bazie, niech sprawdzi tę chmurkę, na którą jest wysyłana. Do czego to służy? Tamta przestrzeń, tamta pseudobłogość. Do utraty świadomości. To jest taka energia. Braku świadomości, braku kontroli, błogości. Nie wiem, jak to nazwać. Czyli jest wysyłana do tamtej przestrzeni, żeby tracić jeszcze bardziej świadomość. I to jest bezpośrednio z jakąś modlitwą też związane. Tak jakby ona modliła się i uciekała w tą przestrzeń. Jakoś tak. To nie jest taka świadomość, tylko to jest taka, nie wiem, taka świadomość przytłumiona, a jednocześnie tam jest dużo, dużo światła, które wręcz po prostu cię, ogarnia i tak się rozpływasz. Dobrze. Coś takiego. Ewelinko, zatrzymaj wszystko, zatrzymaj czas, wszystko zmruź i teraz masz chwilę, żeby się zregenerować. Wyjdź do swojej przestrzeni. Zregeneruj się. Iwonko, czy coś czułaś, widziałaś? Nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że widziałam. Najpierw takie uczucie cały czas tu w klatce, że nie mogę oddychać jeszcze, ale później jak Ewelinka mówiła o tym robaku, znaczy właściwie jak pytałaś, czy co jest w tej rzece, to mi się taki na przykład krab pokazał jakiś taki, czyli jakieś takie coś, też jakiś taki Jasne. skorupiak bardziej. A jak się teraz czujesz? Teraz czuję lepiej tu w klatce. Tak Super. spokojniej. Dobrze, super. To my pracujemy dalej. Ewelinko, gotowa? To wracamy tam do Iwonki i odblokuj czas. Już. Więc Iwonka ma przestać odczuwać siebie, tracić świadomość. Do Tak. jakiego stopnia i po co? Chodzi o integrację, Z czym? osadzenie się w samej sobie, integrację w samej sobie, w ciele. Zaburza to proces integracji ciała fizycznego już w fazie rozwoju dziecka. I co zostało zaburzone? Odczuwanie ciała, odczuwanie kręgosłupa, w pewien sposób mobilność. Dziecko ma naturalną potrzebę takiej ruchliwości, zdobywania, ekspansji,
a cały czas ten kanał blokuje to dziecko, jakiś strach. Dodatkowo jeszcze wzmacniane przez rodziców, przez takie wychowanie klasyczne. Okej, dobra. Tylko coś w tym wszystkim nie działa. Jeżeli dzisiaj robimy tę sesję, to znaczy, że jakaś jej świadomość chce zmienić swoją sytuację. Tak jest? Tak, bo ona odkryła, że kiedy wraca z tej chmurki, to jest jeszcze gorzej i produkuje jeszcze więcej bólu i łez. Bo jej pragnienie jest takie, żeby właśnie poczuć całą siebie, żeby czuć siebie. Bardzo dobrze. I do tego właśnie chcemy wrócić. Czy jest coś jeszcze ważnego, co powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o tę bazę? Czy są tam jakieś ważne informacje dotyczące naszej Iwonki? Jest jakaś przysięga, uwiązanie, tylko tyle się Gdzie pojawia. Jest ta przysięga? To jest razem z tym paktem. A kiedy Kontrast został z podpisany kontraktem. Pakt? Niech Iwonka znajdzie ten pakt. Znalazła go? Tak. Teraz, kiedy ma go w rękach, niech zabierze nas do miejsca, gdzie dała przyzwolenie. Kiedy podpisała ten pakt? Chciała bardzo wcielić się na ziemi i musiała ten pakt podpisać, żeby być kompatybilna z wierzeniami i z ludzkością. To znaczy, że wcześniej nigdy się nie wcielała na ziemi? Nie. To dlaczego wpadła na pomysł, że żeby się wcielić na ziemi, trzeba podpisać jakiś pakt? Jak to się odbyło? Chciała zrozumienia zasięgnąć, na czym polega to życie na ziemi, na czym się kierują ci ludzie. I wtedy otrzymała wyjaśnienia. Od kogo? Od tych reptilii. Aha. I jak widziała tych, którzy jej objaśniali, jak żyją ludzie? Przede wszystkim widziała, że stoją na dwóch nogach, a ludzie też takie mają. I to było tym, co spowodowało, że im uwierzyła. Że oni wiedzą, jak to jest. Więc To tak, jakby oni uwierzyła. sprzedali jej tą wiarę, jakby. A jak to się stało, że w ogóle natrafiła na nich? Wygląda to tak, jakby tuż nad atmosferą Ziemi ona obserwowała przez jakiś czas i napotkała na tą bazę. Chciała wyjaśnień, więc oni jej dali te wyjaśnienia. Ona spojrzała na te nogi i uwierzyła im. Na nogi, tak? Po nogach poznała. Tak. No tak, to się pojawia. Miała kiedykolwiek kontakt z innymi istotami? Tak, ale podobnymi do niej. Co ją przyciągnęło na Ziemię? Miłość i radość dziecięca. To ją najbardziej interesowało. A skąd miała informację, że na Ziemi jest miłość i radość dziecięca? Zobaczyła kochające się rodziny, matkę z dzieckiem. I zobaczyła, ponieważ ona była taką istotą rozświetloną taką kuleczką, a ona widziała ten obraz też jako takie rozświetlenie. To dlaczego matki nie z dzieckiem. zapytała tej matki, tego dziecka o informację? Nie mogła się z nimi skontaktować, takie coś mi się pojawia. Dlaczego nie mogła? Jakby nie chciała wchodzić, ingerować w jej przestrzeń. Czyją przestrzeń? W tej matki przestrzeń, jej dziecka. Bo wydawało jej się, że będzie ingerować, jak zada pytanie? Skąd ma takie informacje? Kierowała się takimi zasadami. Zasadami. Okej, bardzo dobra zasada. To teraz niech zobaczy swoją sytuację. Że pozwoliła zaingerować w siebie przez to. Jak bardzo? Bardzo mocno. Że nie mogła odczuć tej ciepłoty, tej energii, tego rozświetlenia, które chciała zawsze poczuć. To teraz już wie, co zrobiła. Mnie zawsze dziwi, kiedy informacji o Ziemi, o wcieleniach na Ziemi, szuka się u innych istot, które tego wcielenia
nie odbyły, które nie wiedzą, co to znaczy być człowiekiem z ziemi. Chciałabym, żeby cofnęła się w czasie, kiedy widzi to dziecko i tę kobietę. Chciałabym, żeby zadała jej pytanie, jak to jest być na ziemi, dziecku i tej kobiecie. Pytanie to jeszcze nie ingerencja, to tylko szukanie informacji. I to też nie do końca informacji pełnych, bo na ziemi jest więcej ludzi niż ta kobieta i to dziecko. Otrzymała informację? Tak, ale to nie była ingerencja tym pytaniem. To była tylko interakcja. Tak jakby... Tak, dokładnie, interakcja, można to tak nazwać, dlatego że on... Ta rozświetlona jakby czułością i miłością kobieta z dzieckiem na ręku swoją energetyką przesłała jej informację. Coś takiego Poczekaj. Się pojawiło. Jak ma na imię ta kobieta? Manuel. Manuel? Mogę z nią porozmawiać? Tak. Zostaw mnie z Manuel. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Cześć, Manuel. Cześć. Który jest rok? 1485. Gdzie mieszkasz? Szwecja. W Szwecji. Moja koleżanka Iwona zapytała cię, jak to jest być na ziemi, bo chciałaby się tutaj wcielić. Jak to jest być człowiekiem na ziemi według ciebie? Musisz bardzo pilnować swojej niezależności. Odczuwać to, co chcesz, nie poddawać się konwenansom. I ty tak robisz? Tak, czasami udaję, że jestem, że poddaję się konwenansom, ale jest to dla mnie zabawne. Dobrze ci się żyje na ziemi? Tak. Lubię tą kobiecość, miękkość mojego ciała. I zamierzasz się tu jeszcze wcielać? Nie wiem. Jeszcze. Jasne. Nie wiesz. Dobrze. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się. Teraz, kiedy Iwonka zapytała o to, o zdanie tej kobiety, o jej, tej kobiety, która ją zafascynowała i zainspirowała do tego, żeby przyjść na Ziemię. Jak się to ma do informacji, które uzyskało od reptiloidów? Oni bardziej wytyczne dali. Jakie jakby wytyczne? Bardziej takie wytyczne odpowiadające jej pytaniom, bo jej pytania powstały takie, na jakich zasadach ci ludzie żyją, na czym się opierają, więc oni jej to przedstawili. Na jakich zasadach według nich żyją ludzie? Że muszą w coś wierzyć, żyć według określonych zasad, od narodzeń do śmierci, przyjąć określoną postawę i być, żyć w systemie. Okej. Uwierzyła w to? To była jakby odpowiedź na jej pytanie. To na jakich zasadach jako... żyje się na ziemi? Dokładnie. Na bardzo prostych. Najlepiej jak każdy żyje na swoich. Tak, teraz to rozumiem. Rozumiem, okay. Że to była pułapka po prostu. Jasne, była pułapka. Kiedy tam jest, zanim się jeszcze wcieli, zanim podpisze te pakty, kontrakty czy cokolwiek innego. A przecież jest osobą, która nie chce ingerować w innych. Więc taka osoba nie powinna też pozwolić ingerować w siebie. Chcę, żeby zobaczyła swoją przyszłość. W 2019 roku, skąd do niej mówię. Dlaczego jej ciało fizyczne
jako Iwonka, ma tak intensywne sny, że aż lunatykuje. Bo właśnie chcę opuścić ciało. Ciało fizyczne? Tak. Dlaczego chce je opuścić? To wygląda tak, jakby chciała wyjść z tej rzeki. Zabrać całą swoją istotę i wyjść z tego. A dlaczego pojawia się wiecznie ten sam sen, który mówi o tym, że ma jakąś bransoletkę, ale nie może jej ściągnąć, bo wszyscy umrą. Ona, jej dzieci, jej bliscy. To jest ściśle związane z tym programem wierzenia, że człowiek powinien mieć jakiś program wierzenia, według którego funkcjonuje. I to jest jakby symbol też takiego wierzenia. Jeszcze się nie wcieliła, jeszcze niczego nie podpisała, ale chciałabym, żeby zobaczyła swoje ciało subtelne w 2019 roku. Czy nosi jakąś bransoletkę? Nie. Nie. To jest tylko symbol, tak? Tak. Dlaczego brakuje jej energii i siły do działania? Bo wszystko idzie do tej rzeki. Brak konsekwencji. Niczego nie dokańcza. Bo nie pamięta, wszystko w niej płynie i ucieka ciągle z ciała. W błogość, w błogie chmurki, tak to wygląda. Problemy z jelitami, anemia. Energia nie przepływa i jest to związane też z tym kanałem centralnym, który ciągle ma jakiś wir rwący. To tak jakby zatrawienie idzie na dół, toczy się jakby swoim rytmem, a ta energia idzie do góry, cały czas do góry, zwraca jakby to wszystko. Czyli generalnie kierunek jedzenia trawionego to jest w kółku dołowi. U niej wszystko idzie do góry, tak? Wszystko jest zwracane. I przez te łzy wypływa do tej rzeki, tak? Też, tak. Dlatego nie może też przytyć, przybrać na wadze. Przybiera nań na wadze też dlatego, ale też dlatego, że jej ciało jest zahibernowane. Jest po prostu, śpi. Te bóle pleców między łopatkami, jakby nosiła tam jakiś ciężar. To ten kanał metalowy. To ten kanał metalowy. Dobrze. Widzi teraz siebie? Tak. Jak wygląda i co się z nią stanie, jeśli zgodzi się na to, żeby jakieś obce byty, zupełnie niezwiązane z rasą ludzką, nie wcielające się w nasze buty, decydowały o tym, jak ma funkcjonować w naszym wymiarze fizycznym. Zrozumiała to? Tak. Dobrze, zatrzymaj na chwilę czas. Iwonko, coś czułaś, widziałaś? To jest takie dziwne, ale takie bliskie, to znaczy bliskie temu, jak ja funkcjonuję. To znaczy takie znajome. W sensie no, trudno to opisać, ale w ogóle łzy mi popłynęły w Niech tym płyną. momencie, jak mówiłaś o tej takiej kuli, która gdzieś tam. Bo to jest właśnie to, co ja czuję. Właśnie. Jakby czuję w sobie taką energię, ale cudownie. Cały czas jakby pytam, no tak bardzo blisko to czułam. Cudownie. Wracasz do siebie. Do swojej natury. Brawo. Ewelinko, pracujemy dalej. Czy teraz ta energia, którą jest jeszcze sprzed wcieleń, Iwonka, widziała, jak bardzo jej ciało pragnie wrócić do swojej natury, do swojej autentyczności? Tak. I widzi, jak zaczyna wibrować to, co było uśpione, jakby zaczynało się budzić. Bardzo dobrze, bo my nie chcemy w ogóle, żeby przeszła przez te portale, żeby podpisała jakiekolwiek kontrakty, żeby wcielała się za pośrednictwem kogokolwiek. Chcemy, żeby przyszła
wróciła do swojego ciała, do swojego życia, do tej gęstości fizycznej z całym swoim potencjałem. Czas wszystko zmienić. Jest na to gotowa? Tak. W takim razie żadnych paktów, żadnych podpięć, żadnych obcych portali. Idzie swoją ścieżką prosto do siebie i zmienia wszystko. I widzimy się w 2019 roku, w momencie, którego do niej mówię. Gotowe? Tak. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Powiedz mi, jak widzisz Iwonkę teraz? Wydaje mi się, że jest w takim szoku częstotliwościowym. Jest taki szok jakby narodzenia. Ale ona pomalutku rozpoznaje siebie. Niech sobie da chwilę, oczywiście. Niech poczuje swoje ciało, naszą gęstość. Chciała tutaj przyjść. Zainspirowała się przecież jakąś kobietą. Zaczyna budzić się wielka radość w dole brzucha. Niech się rodzi. Niech płynie. Akceptuję swoje ciało. Tak. Jest już dobrze. Okej. Jak się czuję w swoim ciele? Coraz pełniejsza i tak jakby ta energia cały czas rośnie. Niech rośnie. Bardzo wyraźnie ją widzę, całą. Zaczyna wibrować jakby różnymi kolorami też. I tak jakby w ten sposób rozpoznaje siebie. Jest cała? Cała jest. Bardzo wyraźnie ją widzę. Cała jej energia jest przebudzona do jej dyspozycji? Tak. Nie ma żadnego podpięcia, żadnego implantu, żadnych bytów, żadnych właścicieli jej inkarnacji? Nie, nie ma nic. Nie. Jest wolna, autonomiczna, nieskończenie kreatywna i efektywna. To teraz może rozbujać wszystkie swoje energie. Tak, żeby każda cząsteczka jej ciała fizycznego, każda komórka, ścięgno, mięsień, kość, organ, neuron, każda tkanka, niech poczują, że moc jest w niej. Jest przy sobie i dla siebie, w sobie. Jak siebie widzi w tym życiu? Na swoich warunkach? Ze swoim potencjałem? Bardzo spokojnie i stabilnie. Ona teraz jakby otula swoje ciało fizyczne. Jakby sama siebie przytulała, tak otula. Bardzo uspokaja dobrze. Mięśnie, napięcie. Jakby przekazuje tą informację, tak jakby to było nowe wcielenie zupełnie, coś takiego mi się pojawia. Świetnie. Bardzo dobrze. Odżywia swoją skórę twarzy i włosów, też coś takiego, taka regeneracja kosmetyczna. Bardzo dobrze. Niech sobie zafunduje absolutnie całkowite spa energetyczne. I ona jest sobie w swoim procesie. Niech to robi. W międzyczasie, Iwonko, powiedz mi, jak się czujesz? Czy coś odczułaś? Czuję się, jakbym miała w środku kolory. W sensie tęczy. Pozwól tak. Tej tęczy. Niech się rozpłynie po całym twoim jestestwie. To jest wszystko twoje. Daj sobie wszystko.
To jest jak jeden, jesteś dla siebie jak skarbiec, który jest niewyczerpalny. Więc ofiaruj sobie wszystko, na co masz ochotę. Ewelinko, jak teraz czuje się część subtelna? Wielka radość powstaje, dlatego że ona jest bardzo spokojna i bardzo metodyczna, bo zaczęła od głowy, od swojej regeneracji, później przeniosła się na poziom gardła i zaczęła krążyć energią, jakby regulując swój sposób wypowiadania się, swój sposób komunikacji, i później na dół otuliła swoje ramiona. I tu zaczęło coś takiego powstawać, że może, że jest otwarta na nowe projekty, na nowe pomysły i jakby takie otwarcie się na to, co ja chcę zrobić dzisiaj, co ja chcę zrobić w życiu. I taka jest bardzo metodyczna, po kolei wszystko reguluje jakby w sobie. Dobrze. Powiedz mi, kiedy skończy ten proces. Uśmiecha się i mówi, że już. Bardzo dobrze. Iwonko, czy chciałabyś komuś przekazać informacje z tej sesji? I tak je przekażesz podświadomie. Ale informacje w sensie w jakim? Nie wiem, może chciałabyś coś komuś przekazać o tym, co zrobiłaś dla siebie. Chciałabym, żeby... Znaczy mam wrażenie, że właśnie ta moja mama, która gdzieś tam się pojawiła, to ona tam tkwi. I bym chciała przekazać jej informacje, żeby z tego wyszła też. Część subtelna chce to zrobić? Tak, ale wszystkim tym istotom, które tam stały. Wszystkim. Zrobiła to? Tak. Tam była też jej mama? Tak, ale nie widzę tu jakiegoś takiego powiązania mocnego. To znaczy na tym poziomie, na którym jest teraz, już nie ma żadnych, jasne, żadnych bo ona wszystko zmieniła, po jasne. Prostu. Ale wysłała informację, prawda? Tak, tak. Teraz widzi swoją mamę? Tak. Czy coś przekazać? Chciałby sobie coś powiedzieć? Czy wszystko już zostało zrobione? Tylko ciepło, takie ciepło i miłość z serca i tyle. W sumie. W takim razie może powiedzieć mamie, żeby otworzyła sobie swój portal. Jest nieskończenie kreatywna. Tak cudowny, jak tego zechce. Otwiera. Odeszła? Tak. Dobrze. To teraz czas na Iwonkę, żeby sobie otworzyła i wykreowała swój cudowny portal. Jeśli ma na to ochotę. Zrobiła to? Tak. Czy na koniec chciałaby coś jeszcze powiedzieć sobie, swojemu ciału fizycznemu? Że ciepło, które widzisz na zewnątrz, jest zawsze w tobie też. To jest taka informacja o takim balansie wewnętrznym, że nie patrzeć, nie skupiać się na tym, co jest na zewnątrz, tylko być w sobie. Okej. Gotowa na swoją przygodę? Na swoje nowe życie? Tak. To niech rusza przed siebie, swoją ścieżką, ze swoim olbrzymim potencjałem. To ona wszystko reguluje. Poczucie siebie, czasu, przestrzeni.
Poproś Iwonko, żeby zamknęła za sobą swój portal. Czas, żebyś się odłączyła, Ewelinko. I pozwoliła całej energii tej sesji, żeby cię opuściła. Wróć do siebie, do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. I teraz obie rozłączcie się ze wszystkim i ze wszystkimi. Poczujcie siebie, swoją moc, swoją energię cudowną, swoje ciepło, miłość, szczęście i radość. I pozwólcie, żeby wszystko w was płynęło. Całe bogactwo, cały wasz potencjał płynie wartko. Jest niczym niezmącony, niczym niezblokowany, jest wolny i do waszej dyspozycji. I teraz na jeden, żeby przyjemnie się wracało do ciała fizycznego, podnieście sobie częstotliwości. Poczujcie radość z głębi, ze środka. Cudowną radość, aż chce wam się śmiać. I ta radość płynie i wypełnia was, doenergetyzowuje. I czujecie się coraz silniejsze, mocniejsze, coraz bardziej witalne, sprawcze. I czujecie się ze sobą wspaniale. Na dwa, te cudowne energie, którymi jesteście, wypełniają już wasze ciało fizyczne i wybudzają je. I ono staje się coraz lżejsze, coraz bardziej rześkie, zdrowe, piękne i młode. I bardzo gotowe i chętne do tworzenia swojej rzeczywistości fizycznej. I na trzy wracacie. I możecie otworzyć oczy. Ewelinko, zacznę od ciebie. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. Super. Iwonko? Super. Bardzo dobrze. Jest różnica sprzed i po? Tak. Tak, to jest dziwne do opisania, ale tak. Okej. Okay. To gratulujemy w takim razie. Bo to ja wszystko bardzo dziękuję. Sobie. Bardzo dziękuję. Czuję, że tego potrzebowałam. O, cudownie. I to sobie dałaś. I za to gratulacje. Tak. Trzeba posłuchać nawet tej małej cząstki, która gdzieś tam nam mówi, co mamy zrobić. Bo to jest ten głos, który próbujemy często zagłuszyć. Jasne. Jasne. Posłuchałaś siebie. Dziękuję bardzo. Chciałabyś opublikować sesję, czy wolisz zostawić ją prywatną? Możemy opublikować, bo to będzie dobry... No, może ktoś się zainspiruje, tylko tak bez twarzy, jeśli można. Dobrze, zakryjemy tę piękną twarz. Z żalem, ale zakryjemy. Nie ma problemu. Dziękujemy ci bardzo, Iwonko, bardzo za wspólną podróż i przygodę. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.